Simon Klidziska z tej strony Metsy i witam Was w kolejnym odcinku z kariery Legion Warszawa w lidze słowiańskiej w FIFA 21. Dzisiaj czeka nas 5 spotkań, bo już wszystko nadrobiliśmy. Dodatkowo zimowe okienko transferowe. W tym tygodniu na kanale będzie się naprawdę sporo działo, ale o tym wspomnę więcej na końcu materiału, więc polecam zostać do samego końca. Jeśli chodzi o naszą pozycję, zajmujemy trzecie miejsce w ligowej tabeli. Nie mamy dużej straty do lidera, ale da się to odrobić. Taki jest nasz podstawowy skład. Czy wymaga wzmocnień to przekonamy się już niebawem. A teraz rozpoczynajmy mecz z Wiktorią Pilzno. W natarciu legia Lukinia atakuje środkiem. Kapustka wypatrzył Jurianowicza. Jurianowicz w polu karnym uderza broni to szwaczek. No niestety dobra interwencja bramkarza. I mamy rzut Do Mladenowicz. Dośrodkowanie Peckhardt i broni to bramkarz. Chyba trochę źle przeczytałem jego nazwisko. Kapustka zagrał do Juranowicza. Juranowicz, obyśmy nie musieli już czytać nazwiska bramkarza, tylko obserwować bramki. Uderzenie Lukiniasa nad poprzeczką. Oj, tutaj sporo zabrakło. Dobrze Pekard. Atakuje środkiem. Kilka opcji do wyboru. Wybiera Juranowicza. Juranowicz w polu karnym, tylko dograć. Jeden do zera. Kapustka pokonuje bramkarza. 57 minuta. I nareszcie Legia wychodzi na prowadzenie. Dobre wycofanie. Sliż dojrzał Juranowicza. Juranowicz do Geraldesa. Geraldes broń to ramkarz do bitka nad poprzeczką. No tutaj Andre Martinsz się niestety nie popisał. Dobrze Juranowicz. Bardzo ofensywnie dzisiaj usposobiony. Dośrodkowanie Geraldes! Gol! 2 do zera. Nareszcie przełamanie Portugalczyka. Długo musieliśmy na to czekać, ale nareszcie zdobywa bramkę Dobrze GBSelasje Kalwach Kalwach pozbawiony piłki, bida na krótko. Andre Martins Geraldes od połowy pędzi w sytuacji praktycznie sam na sam z bramkarzem. Zwolnił Portugalczyk. Schodzi do prawej nogi. Technicznie gol, 2. Drugiego gol, trzecia bramka dla legii. 3 do 0, To jest naprawdę pewne prowadzenie. No i ostatecznie zwyciężamy. Geraldes wreszcie ma swój moment. Musieliśmy na to sporo poczekać, bo ostatnio miał delikatnie mówiąc, słabszy okres. A teraz jest w optymalnej widać formie i oby to utrzymał do końca sezonu, ocena meczowa 10-0 myślę, że mówi sama za siebie. A teraz bez przedłużania przejdźmy dalej. No i nasza sytuacja dwa punkty straty do lidera i do wicelidera to wygląda już naprawdę obiecująco. Geraldes musi zagrać w podstawowym składzie, bo zagrał za dobrze, żeby siedzieć na ławce rezerwowych, a my zagrajmy ze Spartą Praga. Dobra akcja Juranowicza. Josip Juranowicz w dzisiejszym materiale jest naprawdę świetnie dysponowany. Zwleka z dośrodkowaniem nareszcie centra. Almeida głową. Prosta, niestety, w ręce heczy. Krejci zagrał na krótko. Karabec. Ma kilka opcji. Odnajduje Carlsona. Ten pędzi w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Wykoszony przez Nadanowicza. I to będzie czerwona kartka. Zobaczmy. Sędzia podbiega i żółta. Wow, to jest naprawdę świetna wiadomość, bo tutaj spodziewałem się czerwieni. A sędzia oszczędził naszego obrońcę, więc dla nas dobrze, a w sumie wahadłowego. Więc Carlson podchodzi do piłki i jeszcze plawszyć. Jednak Carlson przebiega. Plawszyć! Wybija to na szczęście ją dobra interwencja. Krejci. Krejci, ależ inteligentny zwód, bawi się piłką. Plawszyć? Golanie ma centymetry, dzieliły go od szczęścia. Spokojnie Juranowicz zbiega do środka. Ma kilka opcji. Odnajdujemy nowicia, który jeszcze cudem jest na boisku, Uderzenie broń to hecha. Czy Pekhard dojdzie do piłki i zgrał ją? No a niestety zgrał ją do rywala. Tym razem Carlson będzie uderzał albo trawnik. Trawnik przebiega. Carlson gol, okienko. Stał obrońca na linii, ale nie dał rady interweniować. Perfekcyjne uderzenie. Poza zasięgiem rąk bramkarza i głowy obrońcy. Geraldes Indywidualnie podał do Mladenowicza. Mladenowicz w polu karnym. Uderzenie gol. Wyrównująca bramka w 37 minucie. Legia Warszawa doprowadza do remisu. Dobrze plawszyć. Wycofanie Krejci. Trawnik. Trawnik. Gol. 2 do 1 dla Sparty. Tutaj spodziewałem się jednak interwencji Boruca, ale musimy niestety pogodzić się ze stratą bramki. Karabec. Karabec przebił się, uderzył, z tym razem łapie tą piłkę w zęby. Świetnie André Almeida, Grealdes, odnalezionym Ladenowicz. Jest w sytuacji sam na sam z bramkarzem. I gol wyrównujący, tak jest, udało nam się doprowadzić do wyrównania. 59. minuta i wszystko zaczyna się od nowa. Kreci, Trawnik, Karabec. Karabec wchodzi w pojedynek, wygrywa go. I bramka Trawnika. Co z nami robią, dzisiaj to jest niesamowite Nasza obrona jest na boisku tylko ciałem, bo ewidentnie głowa jest w innym miejscu. Trawnik podaje do Chloszka, Chloszek w polukarnym, zaczyna taniec młody Czech i zdobywa bramkę 4-2. 4-2, konsternacja na trybunach, Sparta nas no niestety punktuje, no i przegrywamy to spotkanie. Przegrać ze Spartą Preaka, no, tego to bym się nie spodziewał, bo ostatnio z nimi szło nam całkiem przyzwoicie, a tu nagle… No niestety pokazali nam, kto jest lepszy w tym pojedynku. No ten rzut wolny, no powiem szczerze, klasa światowa. Ustawiony obrońca na linii nic to kompletnie nie dało. Sparta zagrała kapitalne spotkanie. Przejdźmy dalej. No i nasza strata do lidera tym razem wynosi już 5 punktów. Dynamo Zagrzeb nam odjeżdża, a my gramy na, na, na naszej nieszczęście z lokomotywem. Ale lokomotyw delikatnie mówiąc nam nie leży. Almeida. Podaję do Geraldesa, Geraldes ma kilka opcji, podaje do Peckharta, Peckhard. z bramką, tak jest, 1 do 0, 15 minuta, Czech wykorzystał swoją sytuację. Dobrze Peckhardt to opanował, czeka aż ktoś pokaże się na pozycji, odnajduje Almeidę, Almeida w polu karnym, Almeida wycofanie, Peckhard i niestety Guillerme wygrywa ten pojedynek. Krychowiak wygrał przebitkę, Lisakowicz Bawi się Białorusin. Lisakowicz przegrał pojedynek z Wieteską. Jeszcze Barinow odzyskał piłkę. Lisakowicz! Gola nie ma. Tak jest, mamy szczęście. Centymetry, tym razem nas reatowały. Dobrze Miranczu, Krychowiak, Smołow karnym. Smołow, ależ zastawia dobrze piłkę. Może uderzać, ale Boruc wygrywa z nim pojedynek, kapitalna interwencja króla Artura. Pekhard. Kilka opcji podajeń do Mladenowicza. Mladenowicz. Do środka Pekhardt. Pekhardt jeszcze, Juranowicz. Josip Juranowicz wygonił się do środkowania. Piłka wycofana. Jest Almeida. Mladenowicz, Guillerme. Pusta bramka, gol. Pekhardt to jest jego dzisiaj dzień. 62 minuta. I drugie trafienie reprezentanta Czech. Jest tutaj Mladenowicz, indywidualny rajd serba. Ma hektary boiska przed sobą. Odnaleziony Pekhardt, czy skompletuje hat -tricka? Jednak podaje Mladenowicz 3-0. Tak jest, 3 do 0 w 74 minucie. Odzyskujemy formę po blamarzu ze Spartą Praga. Przegrana przy przybitkarzy Maledinow, Krychowiak, Smołow, broni to Boruc. No nie z nim takie numery. Takimi strzałami króla Artura nie da się pokonać. Boruc długo zwleka, gra na czas. Cóż za bezsensowne podanie za Luis Gol. Co ja tutaj miałem na myśli? Tego nie wiem ja sam. No ale ewidentnie odcięło mi myślenie. No a tutaj Lokomotiv się nie poddaje, Miranczuk. Jeszcze jak Zeluis. Luis do środka, Miranczuk pędzi w sytuacji sam na no sam z bramkarzem. Gol, gol, gol na gol kontaktowy w 90 minucie. Teraz się zaczną emocje. Ale na szczęście sędzia doliczył tylko minutę, więc już Lokomotiv nie zdołał odwrócić losów tego meczu. Chociaż jakby doliczył, nie wiem, jak w meczu Atletico 10 minut, no to by się zaczęły zdecydowanie większe emocje. Tutaj widzimy... Statystyki bardzo wyrównane, ale najważniejsze jest to, że ostatecznie wygraliśmy. No i cieszymy się z kolejnych trzech punktów. No zapominamy o tym meczu ze Spartą. Przejdźmy dalej. No i tutaj widzimy drugie miejsce. Dwa punkty straty do Dynama. Tyle samo punktów co Szachtar. Wygląda to naprawdę obiecująco. A teraz czeka nas właśnie okienko transferowe. Musimy kogoś sprzedać, żeby móc kogoś kupić. Jeśli chodzi o mój pomysł na wzmocnienia, to zobaczycie po tym, kogo sprzedaję. Chciałbym na przykład sprzedać takiego szabanowa, bo nie jest mi potrzebny. Do tego sprzedałbym jędrzejczyka, no bo dlaczego by nie? Pora zmienić też kapitana w zespole. No i szabanowa udało mi się sprzedać do Espaniolu za 2 miliony, półtora miliona wpadło na nasze konto. I jeszcze tutaj Jaszura i możemy sprzedać, bo dlaczego by nie? No i tutaj odwołał Brentford Walencję z wypożyczenia, więc dzięki temu nie będziemy musieli go mieć w zespole. Jędrzejczyka sprzedajemy do Gremio za milion 100, więc niecały milion wpadnie na nasze konto. Jaksibojewa za milion sprzedajemy do Szachtera. Szczerze jestem zdziwiony, że oni go akurat chcieli, ale tak bywa. Potrzebujemy nowego środkowego obrońcy Kalas albo Plechaty. Kogo uda mi się kupić? Ostatecznie Kalas kupiony z Bristol za 3 miliony sporo kosztował, ale miejmy nadzieję, że będzie to jakościowe wzmocnienie. Dlaczego akurat ten obrońca? Bo jak na stopera w Fifa 21... Z tym over'em jest w miarę szybki i mam nadzieję, że to się pokaże w meczach. Silva, jak widzimy, przechodzi do Bayernu, Valverde przechodzi do Liverpoolu i Gomez przechodzi do Paris Saint-Germain. A tutaj widzimy transfer Kalasa, mam nadzieję, że będzie kluczowy. No i Kalas ląduje w podstawowym składzie, widzimy tempo 71. Jak na naszego stopera, to i tak jest świetny wynik. A my gramy z Reakowem Częstochowa. Nie możemy sobie pozwolić na wpadkę z drużyną z Polski. Pogoni raków musimy regularnie ogrywać, o tutaj widzimy Pindroch broni fantastycznie. Ale i tak cieszmy się, że jeszcze w bramce nie mają Kowacewicza. Mladenowicz dośrodkowanie Pekhard głową obok bramki. Celował w kozioł, ale niestety zabrakło precyzji. Jest tutaj Almeida. Dalekie zagranie do Mladenowicza. Sytuacja dwa na jednego z bramkarzem. Podani na pustaka Pekhard głową tak jest! 1 do zera. No Pekhard nie miał prawa tego zmarnować. Głową gra zdecydowanie lepiej niż nogą. Cebula. Cebula cały czas przy piłce zagrań do Ledermana, jeszcze Gutkowski, ale Boruc nie przejął tej piłki. Gutkowski nie był faulowany, a to Gutkowski faulował. Oj, sędzia ewidentnie ma problemy z oczami, no ale jak na naszą korzyść, no to nie ma tematu. Jest tutaj Geraldes. Geraldes zagranie do Pekharta, Pekhard w polu karnym. GERALDEZ Geraldes broń, bramkasz GOL! Nie wiem jak to wpadło, ale najważniejsze, że w sieci. Geraldes miał więcej szczęścia niż piłkarskich umiejętności. Peckhardt... Da, da, dalekie, no w tym razem krótkie zagranie do kapustki. Kapustka rozrzucenie, Juranowicz. Juranowicz broni Pindroch. Albo i nawet nie, bo to Juranowicz przestrzelił i będzie wznowienie z piątego metra. Rzucał tu Mladenowicz, odnaleziona Almeida. Almeida Lukinias pokazuje się Peckhardt na pozycji. Pekard w polu karnym gola nie ma. Niestety centymetry tym razem nas powstrzymały. Czy będzie przejęcie? Tak jest, ale jeszcze Raków ma piłkę i Lopez, Kun wychodzi na pozycję. Kun powstrzymany przez Dawidowicza, wyczyścił go perfekcyjnie. Jest Lukinias. Indywidualny rajd Brazylijczyka podaje do Michalaka. Michalak, czy dogra? Tak jest. Lukinias gol. Tak jest. 3-0. 3-0. To spotkanie w tym momencie już się zakończyło. No i wygrywamy 3 do zera pewne zwycięstwo naszej drużyny z kalasem zachowaliśmy czyste konto i to może napawać optymizmem. Tak prezentują się statystyki. Pokazaliśmy, kto jest lepszy w tym pojedynku. Raków nie miał żadnej sytuacji. No ale też ich pozycja w tabeli świadczy o tym, jaką w tym sezonie grają piłkę w prawdziwym życiu grają zdecydowanie lepiej. Przejdźmy dalej. No i drugie miejsce utrzymane dwa punkty straty do lidera. Nad trzecią drużyną 3 punkty przewagi, no i czas na mecz z szachtarem. Donieck jak widzimy, Jaszur w podstawowym składzie. Juranowicz na krótko, Kapustka, zagrani do Juranowicia, Juranowicz środkowanie. Geraldes gol, ależ on ma formę w tym odcinku. Wrócił do żywych, Geraldes, gra piękną piłkę. Dobrze, Peckhardt. zagrani do środka, Kapustka, wypuszczenie Juranowicia, Josip Juranowicz centra. Backhardt goal. Dwa strzały w kozioł, dwie bramki. 31 minuta i w Doniecku spokojnie prowadzimy. Chociaż czy w Doniecku? No, może trochę inne miasto, ale gramy z szachtarem to jest najważniejsze. Cypriano w polu karnym. Zagranie do środka Majkoń Bor Boruc, Dobitka Jaszura No, to że on mi strzeli bramkę, to w życiu bym nie obstawił. Może to był złoty transfer szachtara, kto wie. Sliż. Na krótko, Juranowi. kapustka. Kapustka bawi się piłką, krótko do Geraldesa, Geraldes do Mladenowicza. Mladenowicz dośrodkowanie, Pekkar gol 3-1. Nie powstrzymają nas kapitalna gra Legi, 3 sytuacje, 3 bramki. Antonio do środka, Marlos, wycofanie, Majkon, Jaszur jak się boje w polu karnym, jak się boje w gol. Nie, no ja w to nie wierzę. Chłop u mnie w ogóle szans nie dostawał, poszedł do szachtera. I nagle stał się panem piłkarzem. Co za gra! Jaksibojew, Majkon, jeszcze Marlos. Majkon, Jaksibojew, czy odegra? Tak jest, Antonio Gol. Jaksibojew, dwie bramki i asysta. I szachtar wyrównuje w 90 minucie. Pycha kroczy przed upadkiem, to się potwierdziło. W tym spotkaniu byliśmy zbytnio pewni siebie. No i to się zemściło. Ale że on wykręci takie statystyki tuż po transferze, to nigdy by chyba nie obstawił. No i koniec tego spotkania. 3 do 3. Załatwił nas piłkarz, który u nas nawet nie, nie wiem, nawet nie miał szans na wejście na boisko. No, to jest niesamowite. To jest piękno piłki. I niech jeszcze ten Jaksi w zostanie piłkarzem meczu, bo to by mnie wcale nie zdziwiło przy dwóch bramkach i asystenach. 9-6. No, ta ocena mówi sama za siebie. Przejdźmy dalej. No ewidentnie byłem ślepy na jego talent. Bo jak widać, talent posiada, przynajmniej w szachtarze. Dwa punkty straty do lidera, dwa przewagi na CSK Moskwa, Raków na ostatnim miejscu w 19 meczach, trzy punkty. Pekhart wskoczył na pozycję lidera, jeśli chodzi o strzelców. Bessedin opuścił ligę, jak widać. Pekhart najlepszym asystentem wraz z Mladenowiciem i Juranowiciem, a Iwakowicz ma najwięcej czystych kąt. No i Bessedin poszedł do Nims. No nie jest to jakiś progres, bo liga francuska, ale jednak dość przeciętny klub. CSKA Moskwa, Slavia Praga, Spartak Moskwa. Kto tam dalej? No właśnie nie wiadomo kto dalej, bo nastąpi podział na grupę Mistrzowską i grupę Spadkową. My już raczej nie musimy się martwić o to, w której grupie skończymy, bo mamy komfortową przewagę nad siódmą drużyną. Ale wspominałem, że w tym tygodniu będzie dużo się działo na kanale i tak będzie, bo już powoli trzeba wygaszać te serię z FIFA 11, a w sumie to jest jedyna taka regularna seria, więc żeby trochę ją przyspieszyć. Jeśli chodzi o materiały w tym tygodniu, to jutro to nie jest pomyłka. Jutro pojawi się kolejny odcinek z kariery Legion w Lidze Słowiańskiej. W piątek będzie retro przebudowa Klubu z Ekstraklasy. A w sobotę i w niedzielę również będą odcinki z kariery Legion w Lidze Słowiańskiej. Więc w tym tygodniu na pewno na nudę na kanale nie możecie narzekać, bo trzeba już powoli, tak jak mówię, wygaszać odcinki z FIFA 21. No bo też wielkimi krokami zbliża się ta wersja 10-20-godzinna EA Play. FIFA 22 i do tego momentu już chcę wygasić wszystkie odcinki z FIFA 21, żeby spokojnie wtedy skupić się już na FIFA 22. Więc ten tydzień będzie bardzo pracowity, ale dla Was to chyba dobrze, no bo będziecie mieli co oglądać. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!